Dlaczego seks ze stałą partnerką jest lepszy? Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, dlaczego seks z Twoją dziewczyną, z którą jesteś w stałej relacji, jest o wiele lepszy niż taki seks przelotny, jedno, dwu, trzyrazowy. Już Ci mówię. Więc tak. Ogólnie, będąc z dziewczyną, ten pierwszy seks może być taki rutynowy, standardowy. I to właśnie, jakby to powiedzieć, no nie jest to, rozumiesz? To nie jest to, co możesz wydobyć z siebie albo z dziewczyny. Po prostu chodzi o mega, mega, mega przyjemność. I powiem Ci tak. W stałej relacji, im dłużej jesteś z dziewczyną, tym tak naprawdę ten seks jest o wiele, o wiele, o wiele lepszy niż niektórym mogłoby się wydawać. I ktoś powie, że nie, im dłużej, tym ten seks jest gorszy, nudniejszy i tak. No tak, bo wy po prostu działacie cały czas rutynowo, a ty musisz z dziewczyną nauczyć się siebie. Musisz porozmawiać, nawet usiąść sobie z dziewczyną nago i po prostu zacząć rozmawiać. Musisz jej pokazywać, bo widzisz, tak jak ty może nie wiesz, co lubi dziewczyna, tak dziewczyna, widzisz, może nie wiedzieć, co lubisz ty, bo to, co oglądasz na pornola, to jest automat, rozumiesz? To jest automat wyreżyserowane. Panienki jęczą na zawołanie. Tam jest wszystko po prostu robione tak, żeby to po prostu wyglądało super, perfekt, żebyś po prostu szybko dochodził i tak dalej. Natomiast gdy ty oglądasz się pornoli, później idziesz przespać się z dziewczyną, no to ten seks jest średni. Rozumiesz? Ten seks jest średni. Dlatego uważam, że osoba, która nigdy w życiu nie oglądała jakichś tam pornoli i uprawia seks pierwszy raz, jest o wiele lepsza niż od osoby, która regularnie gdzieś tam ogląda filmy dla dorosłych i tak dalej, bo on robi, jakby to powiedzieć, to, co widzi i myśli, że to jest najlepsze. Tymczasem to nie jest najlepsze. Zazwyczaj najlepiej jest nawet pogadać, porozmawiać, rozumiesz? Chodzi o to, że będąc w stałej relacji, ty się uczysz tej dziewczyny i po pewnym czasie po prostu jest bomba atomowa. Bo zobacz, ty ją znasz. Bo niektórym się wydaje, że jak jedna dziewczyna przykładowo na szyi się ją pocałuje, to już się rozpływa. I okej, dużo dziewczyn będzie miało taki gdzieś tam, że jak się ją pocałuje na szyję, to ona się będzie rozpływała, ale są dziewczyny, które wolą na przykład, żeby gdzieś tam za uchem, żeby przykładowo gdzieś po plecach ją pocałować i wtedy ona rozpływa się. Są dziewczyny, które mają swoje miejsca, znają je, a przykładowo ty podchodzisz do dziewczyny jak do rutynowej gdzieś tam kontroli. I to jest błąd. I to jest błąd, rozumiesz? Bo widzisz, ty masz się nauczyć dziewczyny. Ty masz jej znać punkty. Nawet widzisz, jeśli ona coś tam lubi, to zapytać, porozmawiać. Ona weźmie twoją rękę i ona ci pokaże. I to nie musi być, że od razu. To może być nawet przez pół roku. W końcu zrozumiesz, załapiesz. I ona będzie zadowolona. Widzisz, po pewnym czasie, jeśli rozmawiasz, słuchasz dziewczyny i tak dalej, po pewnym czasie będziesz wiedział, co na tą dziewczynę działa. Będziesz wiedział, czy ona lubi bardziej brutalniej, czy tak dalej. Będziesz po prostu próbował i tak dalej. Może być tak, że dziewczyna jeszcze sama nie wie, co lubi, ale gdzieś tam wspólnymi, jakby to powiedzieć, siłami, rozmowami nagle to wydobędziecie. Naprawdę.
i później już będziesz wiedział, że jak ona przykładowo tu się ją dotyka, tu się złapie, tego, to ona po prostu się cała sztelepie, rozpływa się, bo to lubi. Ona lubi na przykład taki ruch, a ty wcześniej robiłeś taki ruch i to był błąd, no nie, może za szybko, może za wolno, może za delikatnie, ona lubi mocniej i właśnie o to chodzi, żeby ona ci o tym powiedziała, rozumiesz? Może ty robisz standardowo dwie pozycje, a ona lubi inną pozycję, może ona by chciała jeszcze inną. Warto czasem wziąć jakąś tam książkę, poprzeglądać pozycję, porobić i po prostu odkrywać, rozumiesz? I tak, i tak, i tak. Ważne jest to, żebyście się uczyli siebie. Żeby to nie była ciągle rutynowa, trzypozycyjna, gdzieś tam strategia. Cały czas to samo. I później dziwi się, że dziewczyna nie ma ochoty. Na początku okej, okay, rok, dwa, trzy lata, okej, okay, spoko, fajnie. Ale później, bo to jest cały czas rutyna, rozumiesz? Cały czas rutyna. Wiesz, i też nie ma nic złego w jakichś przebraniach. Dziewczyna może ubrać nawet rajstopy, powiesz, że lubi i tak dalej. Ważne, żeby rozmawiać. Tak samo ty, gdy dziewczyna na przykład coś robi, no to widzisz, dziewczyna też za bardzo nie wie, co ma robić, będzie rutynowo robiła to, co zobaczyła gdzieś tam na filmika dla dorosłych i tak dalej i warto gdzieś tam dziewczynie wziąć rękę, pokazać i tak dalej i uwierz mi, że będziesz zadowolony, bo przykładowo po 2 miesiącach, po 3 miesiącach czy po pół roku, jak tam wyedukujesz, no to później po pół roku będziesz miał takie efekty, że po prostu będziesz wybuchał, rozumiesz? Że będziesz wybuchał. Bo ona zapamięta wszystko i później będzie znała twoje, jakby to powiedzieć, idealne punkty i wszystko będzie robiła tak, jak lubisz, rozumiesz? Tak samo ona. Dlatego widzisz, z taką dziewczyną, z którą się spotkasz 2, 3, 4 razy, prześpisz się z nią, no to seks będzie taki w porównaniu do tego, co możesz wydobyć z dziewczyny, będąc z nią razem przez wiele lat, to jest nie do porównania. Rozumiesz? Nie do porównania. Naprawdę. Bo widzisz, no zazwyczaj większość dziewczyn wszystko robi standardowo, rozumiesz? To samo. I na pewno ty, im więcej gdzieś tam partnerek miałeś, tym też robisz wszystko standardowo. Pamiętaj też, że każda dziewczyna lubi coś innego. Rozumiesz? Każda dziewczyna lubi coś innego. I warto o tym jest rozmawiać. Naprawdę, nie bój się tego. Dużo dziewczyn lubi eksperymentować. Nowe pozycje i tak dalej, i tak dalej. Dużo dziewczyn lubi w łóżku zrobić coś czasem niemoralnego, coś obrzydliwego i chce spróbować tego, wiesz? Naprawdę. Wiesz, będą dziewczyny, które na przykład będą, no, chciały, żebyś ją uderzył nawet, rozumiesz? Bo ona po prostu będzie chciała sprawdzić, jak to jest, związać ją, jakąś kajdanki, no po prostu, widzisz, często jest tak, że facet spotyka się z dziewczyną kilka lat, a on nawet o niej nic nie wie, a ona ma fantazję. I widzisz, kobieta może bać się poruszać te tematy, widzisz, bo ty jesteś facetem, ty tu prowadzisz. Warto jest usiąść, porozmawiać. Rozumiesz? Warto jest usiąść, porozmawiać. I gwarantuję ci, że jak nauczysz się swojej dziewczyny, to uwierz mi, ona nigdzie nawet nie pomyśli przez chwilę, żeby gdzieś pójść na bok czy coś, bo ty po prostu na samą myśl, że zaraz będziecie uprawiali seks, ona już po prostu dostaje ataku przyjemności, rozumiesz? Bo jesteś w tym dobry, bo się jej nauczyłeś. Tak samo, rozumiesz, jest z nią. Jak ją nauczysz, co lubisz i tak dalej, to na samą myśl po prostu, wiesz co chodzi,
Będziesz cieszył się. Naprawdę. Dlatego widzisz, no, potrzebujesz czasu, bo dużo dziewczyn też z dużymi przebiegami, jakby powiedzieć, do seksu podchodzą rutynowo. Do seksu podchodzą rutynowo i też, jakby to powiedzieć, nie angażują się tam, bo to jej też się nie chce tłumaczyć i tak dalej. Może ci powiedzieć, że coś lubi i tak dalej, wiesz, co chodzi, na szybko. I widzisz, i dlatego większość gdzieś osób, którzy, jakby to powiedzieć, skacze między tymi partnerkami, no to są, no, przeciętni, no nie? No to jest taka rutyna. To jest tak, jakbyś, zobacz, był na jakimś call center i dzwonisz. I zobacz, po pewnym czasie, po tym 50. kliencie, ty już rutynowo gadasz. Dzień dobry, coś tam, coś tam. Czy można zająć? Nie, nie można. Okej, okay. Dzień dobry. Czy można? Nie, dzień dobry. Rozumiesz? I to jest takie zautomatyzowane, że nikt nie chce z tobą gadać. W momencie, gdy gdzieś tam miałbyś tylko jeden numer, dzień dobry, witam, co tam pani słychać, jak tam mija dzień, no nie? O, dziękuję, że pan pyta, no nie? Coś tam, no, czy mogę zająć chwilę, chciałem z panią porozmawiać, no nie? No, w sumie jak tam, jak tak dobrze pan zaczął, no to proszę kontynuować, no nie? I lecisz, no nie? Wiesz, o co chodzi? Właśnie to jest to, właśnie ta taka rutyna zabija to coś. To coś, o czym praktycznie każda kobieta marzy. Naprawdę, nawet facet, jak dużo spotyka się na spotkania, na randki, to już widać, dziewczyny widzą, że on robi to mega schematycznie. Wiesz? I dlatego ja w pewnym sensie nauczyłem się do każdej dziewczyny podchodzić indywidualnie. Naprawdę. Bo miałem też taki okres, że naprawdę to była rutyna. Rutyna, brałem dziewczynę do parku na ławkę. Wszystkie dziewczyny do parku na ławkę, do parku na... Wiesz, o co chodzi? I to było takie... Później zacząłem jakby tutaj troszkę bardziej, jakby to powiedzieć, no... kombinować. I to wychodziło wtedy fajnie. Wiesz, wychodziło fajnie, dziewczyny były mega gdzieś tam zadowolone. Nie mówię wszystkie, bo zawsze trafi się jakaś taka kwaśna dziewczyna, której po prostu nic nie będzie pasowało, ale nawet ja lepiej się czułem. Nawet ja się lepiej czułem. Naprawdę. Także to samo jest tutaj. Ja dlatego dzisiaj, no mówię, długo spotykam się z dziewczyną, zależy jak to na to patrzę, ale bardzo staram się, bo ja chcę poznać tą dziewczynę, wiesz? I jeśli na przykład jedna dziewczyna coś, jakby to było widać później, ja ci powiem tak, że z jedną dziewczyną przykładowo w łóżku było super, super, kosmicznie, i później poznałem następną i myślałem, że będzie tak samo. Wiesz, co chodzi? A tu nie. Się dziwisz, no dlaczego to miejsce nie działa u tej dziewczyny? Wiesz, o co chodzi? No i człowiek, jakby to powiedzieć, no musi się uczyć od nowa każdej dziewczyny. Naprawdę. Dlatego mówię, ucz się dziewczyny, nie bój się rozmawiać, nie bój się mówić o tym, co lubisz i tak dalej, bo powiem ci, no dziewczyna zawsze pójdzie na to, no nie? Dziewczyny nie mają z tym problemu. Naprawdę. Wiesz, może dziewczyna będzie miała jakieś fantazje, to też warto gdzieś tam iść w tym kierunku. Jakieś zabawki. Naprawdę. Uwierz mi, że jeśli porozmawiasz, to dziewczyna się otworzy, bo często jest tak, że jeśli ty nie poruszasz tematu, to kobieta coś tam napomknie, powie, ale jeśli ty nie będziesz tego kontynuował, no to ona, wiesz, o co chodzi, jak to kobieta, no nie będzie gdzieś tam drążyła, no nie? Naprawdę, no i może gdzieś tam być... Jakby to jakieś dociny ci mówić, że co znowu tak, no nie, i tak dalej. A to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby rozmawiać szczerze. Naprawdę. W większości przypadków wszystkie problemy tak naprawdę dałoby się rozwiązać rozmową. Tylko ludzie po prostu nie rozmawiają. Niektórzy, facet myśli, że wszystko wie, kobieta
Myśli, że facet wie, dlatego nie porusza tematu, a nawet jak nie wie, to ona nie porusza tematu, bo skoro nie wie i nie pyta, nie rozmawia, to znaczy, że nie chce wiedzieć. Nie? Tak mniej więcej działają kobiety. I tak naprawdę zawsze wszystko zależy od ciebie, no nie? Tylko mówię, warto rozmawiać, wiesz? Warto rozmawiać, bo widzisz, kobieta zawsze w łóżku szuka takiego mocnego połączenia. Kobieta uwielbia, jeśli ty znasz jej ciało. I ona uwielbia to, że ty wiesz, jak ją możesz doprowadzić do wybuchu. Rozumiesz? Bo zobacz, jeśli znasz jej punkty i tak dalej, to naprawdę nie potrzeba dużo czasu. I o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi. Wiesz, myślisz, że kobieta chce się, nie wiem, godzinę stukać, żeby wybuchnąć? No nie. Kobieta chciałaby, jakby, jak jest mega podniecona i tak dalej, chciałaby jak najszybciej wybuchnąć, rozumiesz? I w momencie, gdy ty znasz jej miejsca, ona cię nauczyła ich, to ona jest w stanie wybuchnąć szybko. Okej? Będzie chciała? Będzie chciała? To może sobie długo powiedziesz, dzisiaj chcę długo, spokojnie, masażyk czy coś tam, wspólna kąpiel i tak dalej, no nie, romantiko, jakieś świece i tak dalej, no nie. I ona przygotuje taki nastrój, żeby było to wszystko powoli i tak dalej. I to jest fajne. W momencie, gdy będzie chciała normalnie, no to wtedy działasz szybko. Naprawdę. Widzisz, dziewczyna woli być wygrzmocona trzy razy z krótkimi przerwami, no nie, niż przykładowo raz, ale taki długi, męczący. Naprawdę. Bo wtedy przykładowo ma trzy orgazmy, a tak ma tylko jeden. Przykładowo ma w ciągu godziny trzy orgazmy, a tak ma w ciągu godziny tylko jeden. No to który byś wybrał? No widzisz, no tutaj kobiety zawsze pójdą na ilość, czyli w tej kwestii wolałyby mieć trzy orgazmy w ciągu godziny niż jeden. Rozumiesz? To jest takie proste. Tylko po prostu zacznij rozmawiać. Nie bój się tego. Nie bój się tego i najgorsze, co mogłoby cię spotkać, to właśnie taka rutynowa sprawa. Rutynowe takie stukanie, takie. No nie, naprawdę, na dłuższą metę zanudzisz się, zanudzisz. A jeśli to zrozumiesz, to gwarantuję ci, że im dłużej będziesz z dziewczyną, tym po prostu ten wasz seks będzie coraz lepszy, naprawdę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.